Maw, znajdujemy się na gali Businesswoman Award. Ty zostałaś dzisiaj bardzo doceniona. Nagroda za szerzenie fantastycznego stylu. To jest chyba taka nagroda bliska twojemu sercu. Bliska mojemu sercu. Tam w tej nagrodzie jeszcze chodziło o to, że angażuję się w sprawy też pozamodowe i że wykorzystuję w ten sposób swoje social media. No ja się nie spodziewałam, że jeszcze kiedykolwiek przyjdzie mi odebrać tego typu nagrodę w takiej kategorii. No, co mogę powiedzieć? Jestem wdzięczna, no, cieszę się i dziękuję bardzo. Stylowa kobieta mediów i głos wolności kobiet. Fantastyczna nagroda. Statuetka. Tak, orzecze statuetka. No i oczywiście ogromne gratulacje. Jak się, Magdo, czujesz z taką nagrodą? Ciężko mi. Pierwszy żart. Myślę, że jestem przede wszystkim bardzo za nią wdzięczna, ale też mam świadomość, że to, co robię od 2 lat na swoim kanale na YouTubie, gdzie buduję, i to nie będzie żart, swój kościół kobiet. Jest taka bardzo feministyczna książka właśnie pod tytułem Kościół Kobiet. To jest chyba takie miejsce, w którym udało mi się stworzyć z dziewczynami, z którymi pracuję w mojej firmie i dla dziewczyn, które są po drugiej stronie, przestrzeń do spokojnego i mądrego dyskutowania o sprawach dla kobiet ważnych. Dlatego myślę, że ta nagroda za głos wolności kobiet jest jednak za to, że staram się tą swoją dziennikarską pracą przyczyniać do tego, żeby kobiety w Polsce wiedziały, że mają prawo do bardzo wielu rzeczy i żeby były tego pewne i umiały z tego korzystać. Jestem tak zaskoczona, naprawdę. Jak dostałam takie oficjalne zaproszenie, informacje i jakby uzasadnienie, dlaczego ta nagroda została mi przyznana, to byłam, prawdę mówiąc, naprawdę przeczytałam i tak usiadłam i westchnęłam tak bardzo głęboko w szczęściu, bo to jest zupełnie dla mnie zaskakujące, że ktoś jakby poza... że ktoś w ogóle chciałby nagrodzić to, że walczy się o człowieka, o jego bezpieczeństwo duchowe. Postanowiłam zbudować taką platformę dodatkową wsparcia duchowego dla ludzi. Jeśli ktoś potrzebuje komfortu, spokojnego snu, modlitwy, medytacji, to utworzyłam Akademię Przebudzenia i tam można się na chwilę przenieść przed snem, na początek dnia, żeby dobrze zamknąć dzień, pozytywnie rozpocząć. Jaka twoim zdaniem powinna być kobieta przedsiębiorcza? Byle nie dzielna. Nie znoszę tego określenia. Bardzo często to określenie dzielna kobieta jest wobec kobiet mądrych, odważnych, silnych, konsekwentnych, nadużywane. Bycie dzielną to jest bycie taką kobietą, która musi wytrzymać to, co spadnie jej na głowę. A ja uważam, że kobieta przedsiębiorcza to ta, która sama szuka swoich okazji, nie boi się, wierzy w siebie, ufa swojej intuicji, ufa swoim wyborom i ma głęboko gdzieś to, co powiedzą inni. Szczerze polecam taką postawę. Pracowitość, owszem, kreatywność, samodyscyplina, wydolność, dobra koordynacja prac, ale też czas dla siebie jako jeden z ważnych elementów planu dnia. Ja zawsze dawałam siebie na sam koniec listy i bardzo często nie dochodziłam w ilości obowiązków nawet do połowy tej listy, a teraz trochę to przewartościowałam. Zaczynam dzień od siebie, bo wiem, że jak sobie na początek dnia nie podaruję tej pierwszej godziny, to potem już się tyle rzeczy wydarzy, że pójdę spać w makijażu.